Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pomodlimy się po tej konferencji, więc od razu przejdę do Bożego Słowa, z którym chciałbym się jeszcze z wami podzielić. Pamiętajmy, że kiedy mówimy Panu Bogu tak, w każdej sytuacji jesteśmy wtedy wybrani, zaproszeni do szczególnej relacji z Bogiem, do bycia z Nim. Wtedy mamy taką pewność, pewność Bożego Słowa, które nigdy nie wprowadza w błąd, że jesteśmy tam, gdzie jest Jezus, a On jest tam, gdzie my jesteśmy. Jest w naszym sercu. Ta obecność zobowiązuje do noszenia osoby, która jest obecna w moim życiu, do noszenia w swoim sercu. Jest to ogromnie ważne, ale również ta świadomość sprawia, że ja mogę doświadczać ogromnej radości każdego dnia, bo mogę sobie uświadomić, że jestem, niezależnie od sytuacji, w której się znajduję, tam, gdzie jest Jezus, a On jest tam, gdzie ja jestem, czyli w tej konkretnej sytuacji. To daje dużo radości. Pamiętajmy, że ta obecność, ona nie tylko nam uświadamia, że jesteśmy z Jezusem, ale również, że On dzisiaj potrzebuje każdego z nas, aby działać przez nas. On chce, żebyśmy dzisiaj głosili Ewangelię, czyli dobrą wiadomość o miłości Boga. Boga, który pokonał grzech, śmierć, szatana. Byśmy ludziom ogłosili, że nie muszą być ciągle, nie muszą czuć się zniewoleni, nie muszą być w sytuacji bez wyjścia, bo Jezus pokonał naszych nieprzyjaciół i naszych wrogów i nas uwolnił. Jesteśmy wolni. Możemy oczywiście dać się oszukać złemu i czuć się jak zniewoleni, ale prawda jest taka, że jesteśmy wolni. Kiedy Abraham Lincoln uwolnił niewolników w Ameryce, część z nich w ogóle nie wiedziała, że są wolni. Nie słyszała o tym dokumencie uwalniającym wszystkich niewolników. Ich panowie im o tym nie powiedzieli, więc dalej byli niewolnikami, mimo że według prawa byli wolni. Dopiero gdy się dowiedzieli, że są wolni, skorzystali z tej wolności. Odeszli od swoich panów, a ci nic nie mogli im zrobić, bo oni byli wolni. Diabeł nas oszukał, dlatego potrzebujemy dobrej nowiny, Ewangelii, która uświadomi nam, że jesteśmy wolni i że to my mamy władzę nad złym duchem, któremu możemy się sprzeciwiać. Dlatego trzecie zadanie każdej osoby wybranej, oprócz bycia z Jezusem, oprócz głoszenia Ewangelii, to sprzeciwianie się złemu, to powiedzenie złemu nie. Nie zgadzam się, nie pozwalam. Kiedy miałem rekolekcję w Białymstoku, tam podeszła do mnie pewna osoba. Mówi, proszę ojca, urodziłam dziecko chyba z jakąś chorobą genetyczną, bo lekarze rozkładają ręce i nie mogą temu dziecku pomóc. Już nie pamiętam, jaka to była choroba. I wtedy mi przyszła taka myśl, żeby ona jako matka nie zgadzała się na tą chorobę, bo ona nie pochodzi od Boga. Bóg nie chciał tej choroby dla dziecka, ale skoro ta choroba się przytrafiła, jest ktoś, kto za tym stoi. Może właśnie jakiś demon, więc sprzeciwia się temu demonowi. Mów w imię Jezusa, nie zgadzam się, sprzeciwiam się tej chorobie i duchu tej choroby, chorobo, odejdź od mojego dziecka, nie wracaj więcej. I po roku czasu, kiedy tam przyjechałem, znowu to były rekolekcje na hali sportowej, ta osoba podeszła z mężem. Była wtedy na tych rekolekcjach z mężem. Ja już nawet nie pamiętałem, o czym z nią rozmawiałem, więc ona mi przypomniała i mówi, proszę ojca, zacząłem to stosować. I mówi, działa, ta modlitwa działa. Więc mamy władzę sprzeciwiania się złemu i możemy się nie zgodzić na żadne zło, które nas dotyka i które dotyka naszych bliskich. Święty Paweł powie, że nie walczymy z ciałem i z krwią, ale z duchami na wyżynach
niebieskich. Więc jeśli nasz wspomożony, nasze dziecko, bliska naszemu sercu osoba, czy jakikolwiek człowiek powstaje przeciwko nam, krzyczy na nas, złości się, przeklina, jeśli mamy tę świadomość, to wtedy możemy zobaczyć, że za tym człowiekiem stoją demony, które chcą mnie zranić, chcą zniszczyć moje zaufanie do Boga, chcą wprowadzić mnie na drogę grzechu, żebym również się zezłościł, żebym miał urazę, żebym odciął się od tego człowieka. Jeśli to zobaczę, to mogę wtedy w sercu powiedzieć: w imię Jezusa nie zgadzam się, nie pozwalam, nakazuję temu duchowi czy tym duchom: idźcie precz, nie wracajcie więcej. I temu człowiekowi okazać miłość, nawet jeśli on dalej się na mnie złości, okazać przebaczenie. Jezus mówi: dobrem pokonasz zło, nie złem, ale dobrem. Miłość i dobroć to potężna broń przeciwko wszelkiemu złu. I chciałbym na koniec zwrócić waszą uwagę na coś bardzo ważnego, bowiem jeśli chcemy doświadczać tego uzdrowienia w ramionach naszego Ojca, wiemy w czasie modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, chyba to było w piątek, zacytowałem proroka Izajasza, gdzie czytamy takie słowa: czy może niewiasta zapomnieć o niemowlęciu swego łona, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obuch swych dłoniach. I ojcowie Kościoła mówią, że dłońmi Boga jest Jezus i Duch Święty. Jesteśmy wyryci na tych dłoniach, zapieczętowani najświętszą krwią Chrystusa. Bóg nieustannie ma nas przed oczyma. Ilekroć patrzy na swoje dłonie, widzi nas. Nasze imię jest wypisane na Jego dłoniach, w Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym. Wiemy, jak to jest ogromnie ważne. Jeśli na przykład patrzymy na ranę na dłoni, gdyby była rana, to ona zawsze boli. Jeśli nawet nie widzimy dłoni, to rana przypomni nam, że ona tam jest. I Bóg pozwolił, aby na Jego dłoniach zostało wypisane, wyryte nasze imię. On nigdy o nas nie zapomni. On jest zawsze z nami. Dlatego kiedy Bóg Ojciec daje nam swojego Syna i Ducha Świętego, to tak nas naprawdę obejmuje, tak byśmy byli w Jego objęciach i powrócili do zdrowia. I wiemy, jak ważna jest osoba Jezusa Chrystusa dla naszego uzdrowienia i jak ważny jest Duch Święty dla naszego uzdrowienia. Duch Święty jest tą mocą, która wychodziła od Jezusa i uzdrawiała wszystkich. A to, co Jezus uczynił przez swoją mękę i śmierć i zmartwychwstanie, jest dla nas znakiem, że już zostaliśmy uzdrowieni. Uzdrowienie już się dokonało, tak jak zbawienie, ale wiemy, że nawet jeśli zostaliśmy już zbawieni, to teraz to zbawienie musimy przyjąć. Tak samo już zostaliśmy uzdrowieni, ale to uzdrowienie musimy przyjąć i przyjmujemy przez wiarę. To nie oznacza, że nie będzie chorób, czy nie zachorujemy. Choroby były, są i będą. I dopóki idziemy po tej ziemi, będą nam się przydarzać różne sytuacje, które przydarzają się każdemu człowiekowi. Ale mając Boga, możemy wyjść z tych sytuacji zwycięsko. On może nas przez trudne sytuacje przeprowadzić. Kiedy dotknie nas choroba, możemy powrócić do zdrowia. Albo może tak wzmocni nasze ciało, że ono stawi opór takiej czy innej bakterii, wirusowi. Bóg natchnie nas, co wtedy zrobić, jak postąpić, aby odzyskać siłę. Nie zostawi nas. Jeśli nasza relacja z Bogiem jest oparta na wierze, na wzajemnym zaufaniu, wiara to zaufanie, to możemy być pewni, że On nas nie opuści i nie porzuci w żadnej sytuacji. To, co On już zrobił, jest wystarczającym dowodem na to, że jesteśmy dla Niego ważni. Śmierć Jezusa na drzewie krzyża jest wystarczającym dowodem na to, że Bóg nas nie opuści. Bo gdyby chciał nas porzucić, opuścić, nie dałby nam swojego Syna. Jeśli dał, to znaczy, że Mu na nas zależy i chce z nami spędzić wieczność.
ważne, żebyśmy też chcieli być w wieczności z Nim. I tak jak wspomniałem wczoraj, ta wieczność nie zaczyna się po śmierci. Ona zaczyna się już teraz, kiedy poznajemy Boga jako naszego Ojca i tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa. Jezus mówi, to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. I to słowo poznać, tak jak powiedziałem wczoraj, znaczy tyle, co zjednoczyć się, stać się jednym. To jest życie wieczne, być w jedności z Bogiem. Tak jak w małżeństwie stajemy się jednym, gdzie dwoje staje się jednym, tak samo poznać Boga, to znaczy stać się z Nim jednym, nie zatracając swojej osobowości. I chciałbym jeszcze podzielić się psalmem 23, który na pewno znacie i często on pojawia się w liturgii słowa podczas mszy świętej. Przeczytam go najpierw całego. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę. Przywraca mi życie. Prowadzi mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swe imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska dodają mi otuchy. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników. Namaszczasz mi głowę olejkiem. Mój kielich jest przeobfity. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim na długie lata. Nie będę odnosił się do wszystkich treści zawartych w tym psalmie, ale zatrzymam się na ostatnim wersecie, 6, gdzie jest mowa, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mojego życia. I zwróćcie uwagę, że w Księdze Powtórzonego Prawa Bóg mówi takie słowa, kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. I podpowiada, wybierz życie, wybierz błogosławieństwo, abyś żył Ty i Twoje potomstwo. Bóg kładzie nacisk na życie, na błogosławieństwo. To znaczy, że mamy wybór. Możemy wybrać życie lub śmierć. Możemy wybrać błogosławieństwo lub przekleństwo. I ten psalm właśnie mówi o tym. Co prawda nie mówi nam o złu, które dzieje się w naszym życiu, o problemach, o trudnych sytuacjach. Temu ten psalm nie zaprzecza. Psalmista Dawid, który jest autorem tego psalmu, nie mówi, że w naszym życiu nie ma problemów, że nie ma trudnych sytuacji, że nie ma zła. Patrząc na życie Dawida, możemy zobaczyć, że było wiele takich sytuacji trudnych dla niego, bolesnych. Został mocno zraniony przez Saula, któremu zaufał, którego pokochał jak ojciec, a później, kiedy Saul chciał go zabić z powodu zazdrości, bo kobiety śpiewały, że pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy. Z tego powodu Saul chciał zabić Dawida. Dawid musi uciekać od kogoś, kogo pokochał jak ojca. Został zraniony to bardzo i musiał się ukrywać w jaskiniach. I słowo Boże mówi nam, o tym też w jednym z komentarzy pisze już nieżyjący kardynał Maria Martini, komentując psalm 8. Mówi, że Dawid uciekając od Saula schronił się w jednej z jaskiń i tam przeżywał stan depresji, czyli czuł się nikomu niepotrzebny. Nie widział już sensu życia. Nawet być może, choć Słowo Boże o tym nie mówi, może nawet miał myśli samobójcze. Może myślał, by skończyć ze sobą. Skoro nikt mnie nie chce, nie czuł się kochany przez ojca rodzonego, Jessego, który był jego ojcem. Pokochał Saula i wydawało mu się, że znalazł ojca, a tymczasem Saul go chce teraz zabić. Odrzuca go z powodu zazdrości. Więc nie czuł się już kochany i akceptowany, nie widział sensu życia. Przybyło w tej jaskini, było ciemno, to była noc.
tak pisze kardynał Martini. I w pewnym momencie wychodzi z tej jaskini, może z zamiarem, choć tego nie wiemy, skończenia ze swoim życiem. Może chciał się zrzucić ze skały i się zabić. I kiedy wychodził z tej jaskini, to wejście było niskie, więc musiał się schylić. Gdy się wyprostował, była noc i zobaczył niebo usłane gwiazdami. Tak się zachwycił tym widokiem, że właśnie wtedy powstał psalm 8. Zaczął wielbić Boga. Uświadomił sobie, że ten cały przepiękny firmament Bóg stworzył dla człowieka. I on mówi, stworzył go dla mnie. Bóg mnie kocha. On ten świat stworzył dla mnie. To piękno gwiaździstego nieba stworzył dla mnie. I Saul nie jest w stanie mi tego zabrać. I wtedy doświadczył uzdrowienia. Wtedy jego serce się odmieniło. Przebaczył Saulowi i uświadomił sobie, że to Saul jest w tragicznej sytuacji, że to Saul najbardziej cierpi, a on, Dawid, jest wolny. Odrzucenie Saula, czy jego słowa, czy jego nienawiść, czy jego zazdrość nie mogą mu zabrać tego, czym obdarzył go Bóg. I wtedy mówi, właśnie wtedy wypowiedział te słowa, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym Syn Człowieczy, że Ty o nim myślisz? Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę na przekór Twoim przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym Syn Człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich. W oryginale jest napisane niewiele mniejszym od Boga. Chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich. Złożyłeś wszystko pod jego stopy. I właśnie wtedy doświadcza całkowitego uwolnienia, uzdrowienia. I od tego momentu Dawid nie widzi zła, nie patrzy na zło. Saul dalej go prześladuje, Dawid dalej ucieka. Ale Dawid nie koncentruje się na swoim cierpieniu, na swojej trudnej sytuacji, na złu, które go prześladuje, które wykorzystuje Saula, ale koncentruje się na dobroci Boga, na Jego miłości, na Jego miłosierdziu. I Dawid mówi, kiedy masz wybór, jest choroba, jest dobroć i łaska Boga, Boga, który Cię kocha, który Cię zbawił, który daje Ci powietrze, wodę, pokarm. Masz wybór. Skupiasz się na chorobie albo na dobroci Boga. Skupiasz się na swoim nałogu albo skupiasz się na dobroci Boga. Skupiasz się na złu, które dzieje się w Twoim życiu czy w Twojej rodzinie, albo skupiasz się na Bogu, na Jego miłości, na Jego dobroci. Masz wybór. I Słowo Boże mówi, jeśli wybierzesz zło, jeśli będziesz patrzył na zło, jeśli będziesz mówił o złu, nawet jeśli to są fakty, jeśli będziesz mówił o chorobie, która niszczy Twoje ciało, o nałogach, o problemach małżeńskich czy rodzinnych, dobroci i łaska wciąż będą przy Tobie, ale nie doświadczysz dobroci i łaski, bo na to nie patrzysz i o tym nie myślisz. Doświadczysz owoców zła, bo będziesz miał negatywne myśli, będziesz miał negatywne uczucia, będziesz ciągle się złościł, będziesz czuł się bezradny i nie będziesz miał wiary, żeby zaufać Panu Bogu, bo mając zło przed oczyma, nie zobaczysz, że Bóg chce obdarzyć cię dobrocią i łaską. Patrząc na to zło, myśląc o tym złu, mówiąc o nim, ono będzie w tobie się wzmacniać, będzie czerpać z ciebie moc do przetrwania. To ty będziesz dawał życie temu złu, żeby ono nie umarło, żeby nie znikło z Twojego życia, więc ono będzie czerpać od Ciebie moc do przetrwania. Będzie ciągle przed Twoimi oczyma, żebyś nie zobaczył dobroci i Bożej łaski. A może urość do ogromnych rozmiarów, do na przykład powiedzmy rozmiarów Goliata, który zastraszył całe wojsko Izraela,
I w żaden sposób żaden z żołnierzy izraelskich nie był w stanie go pokonać. Tak samo i my. Zło, jeśli urośnie do takich rozmiarów Goliata, tak zawładnie nami, tak nas przerazi, że poczujemy się bezradni. I powiemy, została mi tylko modlitwa. I to jest najgorsze rozwiązanie. Nie dlatego, że modlitwa jest najgorszym narzędziem do pokonania zła, ale dlatego, że ja uważam, ja korzystam z modlitwy już na końcu. Już nic nie mam, tylko została mi modlitwa. Nie, modlitwa jest potężną mocą, ale wtedy, kiedy ty masz ją na początku, kiedy zaczynasz od modlitwy, a nie od zła, kiedy modlitwa to spotkanie z Bogiem, kiedy stawiasz sobie Go przed oczy i widzisz Jego dobroć i łaskę. I wtedy wzmacnia się twoja wiara, rośnie w tobie taka pewność, że jak jest Bóg, wszystko będzie dobrze. Zło, co prawda, pojawiło się, ale ono ma swoje jakby ramy istnienia. Pojawiło się i zniknie. Może nie wiem, kiedy zniknie, ale zniknie. Ale Bóg jest cały czas i On jest tym, który pokonał to zło. Więc zamiast skupiać się na złu, skupiam się na Bogu, na to, że On jest dla mnie dobry, że mnie błogosławi, że uzdrawia, że uwalnia, że mnie karmi, że pragnie dla mnie dobra. To sprawia, że we mnie rośnie radość, mam pokój. Bóg się we mnie umacnia, rośnie taka pewność, że wszystko będzie dobrze. Nawet jeśli jest zło, ja na Niego nie patrzę, patrzę na Boga. I wtedy rodzi się coś przedziwnego, bo jest niemożliwe, psychologia mówi, jest niemożliwe, jeśli ty patrzysz na jakiś piękny obraz, żebyś miał negatywne uczucia. Jest to niemożliwe. I odwrotnie, jeśli patrzysz na coś, co cię przeraża, co jest brzydkie, żebyś miał dobre, pozytywne uczucia. Jest niemożliwe. Więc jeśli skupiasz się w trudnej sytuacji na obecności Boga, na Jego dobroci, na tym, czym On ci obdarzył. Masz historię swojego życia bogatą i możesz wydobyć z tej przeszłości tyle dobra, jakie Bóg ciebie nim obdarzył, że jest za co wielbić i oddawać Bogu chwały. I kiedy na tym się skupiasz, to się w tobie wzmacnia, to rośnie. To staje się Goliatem, taką twierdzą warowną, wobec której zło jest bezradne i bezsilne. A kiedy rośnie coś w tobie, jak jedno coś rośnie, to drugie musi maleć. Jeśli rośnie w tobie zło, bo na to zło patrzysz i na tym się skupiasz, to maleje w tobie moc Boga. Bóg staje się słaby, staje się bezradny. Nie dlatego, że On jest słaby, On jest wszechmocny, On jest wszechpotężny, ale w tobie, dlatego, że skupiasz się na złu, On staje się słaby. Nic nie może zrobić. Dlatego, że skupiasz się na złu i dajesz złemu moc do przetrwania. Ono, to zło, czerpie siłę do oddziaływania na ciebie. Budzi się lęk, niepokój, smutek, rozczarowanie, zwątpienie, narzekanie, użalanie się nad sobą. I Bóg, który jest wszechmocny i może zmienić twoją sytuację, twoje życie, jest bezradny, jest niemocny. Staje się coś takiego, jak w Nazarecie, kiedy Jezus przyszedł i nie mógł zdziałać tam żadnego cudu z powodu ich niedowiarstwa i dziwił się ich niedowiarstwu. Tak samo i tutaj, kiedy skupisz się na zło, twoja wiara po prostu lega w gruzach, albo mówiąc inaczej, niewiara staje się tak mocna, że wiara w spotkaniu z niewiarą nie ma żadnych szans. Natomiast jeżeli ty skupiasz się na Bogu i ty dostrzegasz Jego dobroć, Jego łaskę w swoim życiu i zaczynasz to wypowiadać, o tym myśleć i za to Panu Bogu dziękować, On w tobie się umacnia, On w tobie rośnie, a zło, bo się nim nie interesujesz, maleje. W pewnym momencie nie ma już na ciebie żadnego wpływu, a wpływ ma Bóg, bo o nim myślisz. Jak patrzysz na piękny obraz, tak patrzysz na Boga i rodzą się dobre uczucia, rodzi się pewność wiary. I taka moc powstaje w tobie, że kiedy spojrzysz na zło, to wiesz, że ono już jest pokonane. A jak jest pokonane, nie ma się co nim zajmować. Ja po prostu trwam w uwielbieniu. I to jest ogromnie ważne. Uzdrowienie, jeśli ma się dokonać, czy to fizyczne, psychiczne, duchowe, czy jakiekolwiek inne, musi zacząć się od spotkania z Bogiem, od zapatrzenia się z Bogiem. I dlatego rozpoczynając tę rekolekcję, zaczęliśmy właśnie od tego wersetu, kiedy Jezus wybrał
12, a jak wiemy, wybrał również i nas. Kiedy mówimy Panu Bogu tak, jesteśmy wybrani, to właśnie po to, żeby zapatrzyć się w Boga, żeby widzieć obecność Boga wszędzie, żeby wiedzieć, że to Bóg ma ostatnie słowo, że nie zło jest wszechobecne i wszechmocne, ale Bóg jest wszechobecny i wszechmocny, że zło jest pokonane i my, należąc do Boga, nie musimy się lękać zła. Ono jest. Ten psalm, Dawid w tym psalmie nie mówi, że nie będzie zła i nie będzie problemów i trudnych sytuacji. Ale jeśli ja skupię się na Bogu, moje odczucia, moje uczucia, moja pewność psychiczna, duchowa będzie inna. Ja będę mocniejszy. Tak jak organizm się wzmacnia, gdy się dobrze odżywia, gdy przychodzi wirus i uderzy w organizm, organizm potrafi sobie poradzić. Może się pojawić jakaś gorączka na parę godzin i tyle. I wirus jest uśmiercony, bo mamy dobrą odporność. Nie zachorowaliśmy. Lekkie przeziębienie czy lekkie osłabienie i na tym się skończyło. Łagodnie przeszliśmy tego wirusa, załóżmy. I tak samo i w tej sferze duchowej. Jeśli jesteśmy mocni w Panu, to nawet jeśli uderzy w nas jakaś choroba, czy jakiś problem, czy jakaś trudna sytuacja, przejdziemy łagodnie, bo zło nie jest w stanie pokonać tego, kto jest mocny w Bogu. Kiedy byście czytali o Dawidzie, czy na przykład o Abrahamie, Abraham też miał takie różne sytuacje, kiedy Bóg obiecał mu, że będzie miał syna, ale tego syna nie było, a lata upływały. Dawid, Bóg też mu obiecał, że będzie królem, ale musiał uciekać przed Saulem. Później znalazł się u swoich wrogów. Tam stracił rodzinę, bo w Siklak, gdzie jego przebywała rodzina i jego najbliżsi, doszło do napadnięcia. Tam obce plemiona, wrogie plemiona napadły na Siklak i między innymi zabrano w niewolę rodzinę Dawida. I ludzie z jego otoczenia, z otoczenia Dawida zaczęli na niego nastawać, że zamiast bronić obozu, rodziny, to on się włóczył gdzieś tam po innych jakichś plemionach, walcząc z nimi. Wszyscy siedli na niego, obwiniali go o to nieszczęście. I co Słowo Boże mówił, że Dawid wtedy wzmocnił się w Panu, czyli zaczął Boga uwielbiać i skupiać się na dobro. I tak się wzmocnił, że nie uległ negatywnym nastrojom, ale zaufał Panu i pokonał swoich wrogów, odbił swoją rodzinę. Tak samo Abraham, kiedy przychodziły takie trudne chwile, kiedy widział, że lata upływają, a nie ma syna, Słowo Boże mówi, wzmocnił się w wierze, wzmocnił się w Bogu, także się nie zachwiał. Nawet jeśli jego oczy nie widziały spełnienia się obietnicy ze strony Boga, że będzie miał syna. Po prostu nie skupiał się na brakach, skupiał się na obietnicy Boga. I myślę, że to jest taka dobra wskazówka, że czekasz na uzdrowienie, nie skupiasz się na chorobie, ale skupiasz się na Bogu i na dobru, którym On cię obdarza. Wzmacniasz się w ten sposób w wierze. Dalej ufasz, mimo że jest choroba, jesteś w trudnej sytuacji materialnej, czy małżeńskiej, czy rodzinnej. Nie skupiasz się na tej sytuacji, ale wzmacniasz swoją wiarę w Boga. Cieszysz się tym, co było do tej pory dobre, patrzysz na to, co Bóg dla ciebie uczynił, uwielbiasz Go i to cię wzmacnia. Daje ci taką pewność, że skoro wtedy Bóg był z tobą i cię błogosławił, również jest i teraz. I Jego błogosławieństwo na pewno przyniesie owoc. Ja jeszcze tego nie widzę, ale jestem już pewny w oparciu o to, co się stało, że tak będzie, że tak się stanie. To jest właśnie wzmacnianie się w Bogu. Poprzez Słowo Boże możemy się wzmacniać. I tak jak ten psalm mówi, że nawet jeśli dzieje się zło w twoim życiu, nie oznacza, że nie ma obecności Boga i Jego dobroci. Masz wybór,
możesz przestać skupiać się na tym złu, a zacząć skupiać na dobroci i na łasce Bożej i wtedy poczujesz się inaczej, wtedy poczujesz się lepiej, wtedy twoje serce stanie się wolne od tego zła, wtedy moc Boga i Jego obecność w tobie będzie wzrastać, a kiedy będzie wzrastać w tobie obecność Boga, będzie też wzrastać pewność, że skoro jest Bóg, wszystko się zmieni. Tak jak skoro jest światło, nie muszę się przejmować ciemnością. Dopóki mam światło, nie muszę się lękać ciemności. Dopóki mam Boga, nie muszę się lękać zła. Ono jest, ale już nie ma władzy nad moim sercem, nad moim życiem, a skoro ufam Bogu, to On wie, kiedy temu złu zadać śmiertelny cios, żeby całkowicie odstąpiło. Więc mamy różne sposoby, by doświadczać tej łaski Bożej, skupiając się na dobru i też właśnie sprzeciwiając się złemu. Nie pozwolić złemu się okraść z tego, co najlepsze, czy też wrogo nastawić do nas naszych bliskich, którymi zło może się posłużyć, żeby zburzyć w nas tę pewność wiary w obecność Boga i Jego miłość. Możemy, tak jak mówi święty Piotr, zbliżyć się do Boga, a święty Jakub, zbliżyć się do Boga, a diabłu się przeciwstawić. Zbliżcie się do Boga, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Za chwilę się pomodlimy. Mamy jeszcze pół godziny, więc tak pomyślałem, że modlitwa jeszcze nam się przyda, ale pozwólcie, że jeszcze chciałbym was zachęcić do lektury. Wiem, że macie. Warto ją, tę lekturę czytać, szczególnie Słowo Boże, czy jakieś komentarze do Bożego Słowa, więc ta książka papieża Franciszka przynajmniej dla mnie jest tak bardzo bliska, bo właśnie papież, komentując różne sytuacje w Kościele, zaczyna od Słowa Bożego i to Słowo Boże rzuca światło też na nasze relacje, więc warto, ale też można brać Pismo Święte i po prostu prosić Ducha Świętego, żeby to Słowo ożyło. Jeśli będziecie czytać Słowo Boże, będziecie się nim karmić, zobaczycie, że ono naprawdę będzie działało. Jest wiele świadectw osób, które doświadczają takich niezwykłych znaków i cudów. Wczoraj wam wspomniałem, że modlitwa wdzięczności, kiedy dziękuję Bogu za to, co już uczynił, jest modlitwą, która czyni cuda. Wspomniałem o Glorii Polo, która dziękowała za zwęglone nogi. Jej nogi zostały uzdrowione, więc kiedy pojawia się ból czy jakaś trudna sytuacja, warto sobie uświadomić, że Bóg może wtedy uzdrawiać tę sytuację. I warto w to wierzyć, że uzdrawia się moja sytuacja, moja relacja, moje ciało, moja dusza. Skupić się na dobru. Wdzięczność jest potężną modlitwą, która otwiera serce Boga. I to uzdrowienie z tego raka, kiedy ten człowiek uświadomił sobie, że już został uzdrowiony, nie czuł się uzdrowiony, ale uświadomił sobie, że już został uzdrowiony i zaczął dziękować. I na tym się skupiał. I po paru dniach zaczął czuć się lepiej, został później całkowicie uzdrowiony. Czy ta osoba, która była zniewolona, kiedy sobie uświadomiła, że jest wolna poprzez to słowo, gdzie Duch Pański, tam wolność, przestała upadać w grzechy nieczyste. Wiele osób, które zaczyna od wdzięczności, mówi, że to jest początek uzdrowienia duszy, bo najpierw w duszy, w sercu zmieniają się uczucia. Znika złość, gniew, bezradność, a rośnie radość, miłość nawet do osób, które zraniły, które skrzywdziły. A później zmieniają się sytuacje zewnętrzne. Oczywiście nie możemy podchodzić do tej modlitwy z taką intencją, aha, będę dziękował, to Bóg zmieni tę sytuację. To wtedy można się rozczarować i może to nie zadziałać. Ta wdzięczność musi być czymś naturalnym. I dziękuję Panu Bogu, bo wierzę, bo Mu ufam, że z Jego ręki pochodzi samo dobro. Więc dziękuję, że w tej sytuacji też wydarzy się dobro,
że Bóg też obdarzy mnie dobrem. W sytuacji dla mnie trudnej czy bolesnej, Bóg obdarzy mnie dobrem. W Księdze Izajasza czytamy takie słowa, Bóg mówi, zanim zawołają, ja już będę działał. Oni jeszcze mówić nie skończą, a ja już ich wysłucham. Zanim zawołamy do Boga, On już działa w naszej sprawie. To jest bardzo, bardzo ważne. Dlatego polecam wam te książki, które tam wam poleciłem. Jak będziecie je czytać, zobaczycie, że dużo będzie się dziać dobrego. Szczególnie polecam właśnie tym, którzy są w trudnej sytuacji i ciężko jest im zacząć od uwielbienia Boga i od wdzięczności, to polecam tę książkę Miej Nadzieję. Zwłaszcza jak ktoś ma na przykład chorobę rakową nieuleczalną, podrzucić tej osobie tę książkę Miej Nadzieję. Ona pomoże odzyskać nadzieję. Warto, bo tam jest kilka takich trudnych sytuacji, które przydarzają się człowiekowi, oparte na prawdziwych historiach. Nie ma tam żadnych zmyślonych historii, prawdziwe historie i prawdziwe słowa z Pisma Świętego, które przywróciły nadzieję i zmieniły sytuację. Nie trzeba już szukać po Piśmie Świętym. Autor, który sam miał raka, właśnie też pokazuje na swoim przykładzie, w jaki sposób on nie stracił nadziei, nie stracił wiary, że mimo tej choroby powróci do zdrowia. I jest tam wiele takich innych ciekawych sytuacji, więc ta książka warta jest polecenia wszystkim, którzy są w trudnej sytuacji. Tak samo, tak jak możemy zostać uzdrowieni, wiem, że wielu z was ją kupiło, warto zobaczyć, że przy każdej chorobie może być problem też duchowy. I tam przy problemach duchowych jest kładziony nacisk na przebaczenie. Może być przekleństwo, które trzeba złamać. Jeśli nie mamy kapłana, który by nam w tym pomógł, to ja w tym modlitewniku Wołaj do mnie umieściłem modlitwę, którą każdy z was może użyć do złamania przekleństwa w swoim życiu czy w życiu swoich bliskich. Wyjdzie teraz też książka Rafa, Ja Pan chcę być Twoim lekarzem. Tam też są podane sposoby, jak ktoś będzie miał tę książkę, jak sobie poradzić właśnie z przekleństwem czy z chorobą. Są konkretne przykłady i konkretne sposoby modlitwy, ponieważ już wiele osób mnie o to prosiło, to tam w tej książce, która się ukaże, znajdziecie różne choroby, różne dolegliwości, w jaki sposób w oparciu o wiarę modlić się. Tam też oprócz tych wskazówek są też i modlitwy. Mam nadzieję, że to będzie, ta książka też będzie bardzo pomocna, tym bardziej, że znajdziecie tam wiele świadectw, w jaki sposób Bóg uzdrawia, na różne sposoby. Jedno z takich, co mnie też tak zadziwia, co dla mnie jest takie też niezwykłe, że Bóg posługuje się tymi kapliczkami, które po zapaleniu światła ta twarz Chrystusa staje się taka trójwymiarowa. I na przykład w tej książce też umieściłem kilka świadectw, w jaki sposób ludzie doświadczyli uwolnienia na przykład z nieczystości, czy też świadectwo nauczycielki, której syn chyba chodził do pierwszej klasy, był nadpobudliwy, nerwowy, budził się w nocy z płaczem, bo miał koszmary nocne. I ona wpadła na pomysł, żeby stawiać w jego pokoju tę kapliczkę i zapalać światło, wierząc, że miłość Chrystusa z tego oblicza będzie wystarczająca, by jej syn mógł spać całą noc i był normalny. I mówi, już od pierwszej nocy, kiedy w jego pokoju tam postawiła tę kapliczkę, wszystko się skończyło. Skończyły się koszmary nocne, problemy z nadpobudliwością i inne z tym związane. Więc jeśli macie, warto. Na przykład, jeśli jest ktoś chory, leżący, niech wpatruje się w oblicze Chrystusa, w Jego miłość. To nie chodzi o to, że ta rzecz ma moc, że przez tą rzecz będziemy uzdrowieni, ale właśnie jeśli odkryjesz w tym obliczu, że Bóg patrzy na ciebie, to znaczy, że ma dla ciebie łaskawość, że ma dla ciebie dobro. Jeśli pozwolisz, żeby Jego oblicze cię przeniknęło, to zło ucieknie.
To są pewne rzeczy, którymi możemy się posługiwać dla uzyskania zdrowia, czy na przykład sakramentalia. Używajmy je z wiarą. Bóg przychodzi nam z pomocą i w tej książce też znajdziecie, więc polecam wam już tę książkę, jeszcze jej nie ma, ale może być ogromnym błogosławieństwem. Ja też tam dzielę się świadectwem ze swojego życia, bo nie choruję, nie chodzę po lekarzach, nie zażywam leków. W jaki sposób właśnie sobie radzę, gdy przydarzy się jakaś infekcja, więc możecie w oparciu też o moje doświadczenie spróbować. Nie tracę sił czasem niektórzy mi mówią, nie, że o, chyba ojciec jest zmęczony. No jakoś nie czuję się zmęczony. Ja na przykład po wczorajszym dniu mógłbym całą noc jeszcze czuwać z wami, bo gdzieś tam odzyskuję siły po takiej modlitwie. I tam też się dzielę właśnie, w jaki sposób odzyskać siłę i zadbać o swoje zdrowie. Ona się ukaże chyba pod koniec lutego, mam nadzieję, albo na początku marca. Więc gdybyście chcieli, to można u Grzesia zamówić, to wam wyślę. Przy okazji też wspomożecie duchowy szpital, jaki powstaje w Pińczowie. Więc jeśli byście chcieli mieć taką cegiełkę, na pewno macie, bo to składacie ofiary. Wczoraj składaliście ofiarę na tacę, to idzie właśnie na duchowy szpital, ale poprzez zakup tej książki też, jeśli kupicie u Grzesia, no to znaczna część idzie na ten duchowy szpital, więc zachęcam. Ale też właśnie to, co jest dla mnie ważne i o czym chcę wam powiedzieć, w Pińczowie właśnie powstaje taki duchowy szpital, w miejscu, gdzie jest to klasztor XVII-wieczny, gdzie w latach 50. komuniści zrobili szpital, wyrzucili zakonników i przejęli część klasztoru na potrzeby szpitala miejskiego i przez 50 lat w klasztorze był szpital. Kiedy nam oddano to miejsce, ten klasztor, tę część klasztoru zagarniętą na potrzeby szpitala, to wtedy zrodził się taki pomysł, aby w miejscu, gdzie leczono ciała, leczyć duszę. Właśnie stąd ten tytuł Duchowy Szpital. I tam są prowadzone rekolekcje dla 15-20 osób, bo tylko tyle osób się mieści, więc są takie rekolekcje kameralne. Zapraszam was do tego miejsca. Ale jest się ciężko dostać, bo jest bardzo dużo chętnych. Łatwiej jest tam się spotkać, porozmawiać. Z tego względu, że właśnie jest niewiele osób, można siąść sobie przy kawie i swobodnie rozmawiać. Więc was zapraszam. Też w Dusztyni mamy taki ośrodek rekolekcyjny, gdzie są prowadzone rekolekcje dla 40 osób, bo tylko tyle tam się mieści. I dlaczego o tym mówię? Bo wiele osób się pyta i chciałoby korzystać. I tutaj wspólnota posłanie okazała nam ogromne wsparcie i umieszcza w tym kwartalniku posłanie informacje o mszach świętych z modlitwą o uzdrowienie i właśnie o rekolekcjach w Pińczowie i w Dursztynie. Więc jeśli ktoś z was chciałby mieć kontakt, czy chciałby w tych takich rekolekcjach uczestniczyć, takich kameralnych, ma czas i takie pragnienie, to warto właśnie zaprenumerować sobie to pismo, bowiem tam będziecie na bieżąco informowani, jakie są rekolekcje i na jaki temat w Pińczowie czy w Dursztynie. I ostatnio gdzieś tam Pan Bóg mnie natchnął, bo widzę, że to jest ogromna potrzeba, żeby zorganizować takie rekolekcje Bitwa o umysł. I na te rekolekcje właśnie w Pińczowie i w Dursztynie jest bardzo dużo chętnych, więc jeśli chcielibyście korzystać, to w tym czasopiśmie znajdziecie informacje, kiedy te rekolekcje się odbywają, w jakie weekendy. Więc was zapraszam i też zachęcam do nabycia tego pisma, czy nabywania.
Bo wiem, że wiele osób się pyta, kiedy będzie msza, gdzie będzie, kiedy będą jakieś rekolekcje czy pielgrzymki. I często ja odsyłam na stronę internetową. Nie wszyscy, zwłaszcza osoby starsze, mają możliwość dotarcia do tej strony czy zapisania się przez stronę internetową, ale właśnie w piśmie tam znajdziecie informacje, numer telefonu, adres, gdzie można zadzwonić, zapisać się i przyjechać. Więc przy okazji też będziecie wspierać dzieła ewangelizacyjne, wspomagając to pismo, żeby ono się utrzymywało, więc was też zachęcam. Teraz się pomodlimy. Możecie siedzieć. Po mszy świętej jeszcze będzie modlitwa taka indywidualna z nałożeniem rąk. Ojcze, wierząc w dobroć Twoją do nas, w Twoją miłość i miłosierdzie okazane nam w Jezusie Chrystusie, wierzymy, że słowo, które nam dałeś z Księgi Izajasza, z Ewangelii świętego Mateusza, z pierwszego listu świętego Piotra, jest słowem, które daje nam wiarę w to, że coś już się dokonało, że Ty, Ojcze, już dokonałeś tego, czego my w tym momencie potrzebujemy. Dlatego z wiarą i ufnością przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, w tej modlitwie zbliżamy się do Ciebie, Ojcze, i prosimy, uzdolnij nas do przyjęcia tych darów, przyjęcia uzdrowienia z konkretnego schorzenia, które dotyka moje ciało. Uzdolnij mnie, Ojcze, do przyjęcia tej łaski uwolnienia, której tak bardzo potrzebuję, gdy dusza jest zniewolona. Proszę Cię, uzdolnij mnie do przyjęcia łaski, przebaczenia, uratowania rodziny, małżeństwa, odzyskania pracy, zdobycia błogosławieństwa, które dla mnie przygotowałeś. Uzdolnij mnie, Ojcze, proszę Cię w imieniu Jezusa. Obdarz mnie tą łaską, Ojcze, która będzie łaską pomocniczą do przyjęcia uzdrowienia, uwolnienia, nawrócenia, błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności, której tak bardzo potrzebuję. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją miłość i miłosierdzie. Wierzę, że spełniasz moją prośbę, bo Twój Syn powiedział, o cokolwiek byście prosili Ojca w imię moje, ja to spełnię. Ufam Ci, Ojcze, że już udzieliłeś mi tej łaski, pomocniczej łaski do przyjęcia uzdrowienia, uwolnienia i wszelkiego błogosławieństwa. Dziękuję Ci, Ojcze, że w Jezusie Chrystusie jestem uzdrowiony tak, jak jestem zbawiony. Dziękuję Ci, Ojcze, że w Chrystusie jestem pobłogosławiony wszelkim błogosławieństwem. Dziękuję Ci, Ojcze, że w Chrystusie jestem Twoim adoptowanym synem, umiłowanym dzieckiem, umiłowaną córką, umiłowanym synem. Dziękuję Ci, Ojcze, że w Jezusie Chrystusie mam wszystko, co jest mi potrzebne do życia z Tobą przez całą wieczność. Dlatego wyrażam swoją wdzięczność Jezusowi Chrystusowi, mojemu Panu i Zbawicielowi, który za mnie oddał swoje życie, abym ja nie musiał umierać, lecz bym mógł żyć wiecznie z Bogiem już tu na ziemi, zaczynając od zjednoczenia z Bogiem, poznania Boga, związania się z Bogiem. Dlatego zrywam wszelką relację ze złem. Sprzeciwiam się wszelkiemu złu, które mnie zniewala przez nauk, które dotyka mnie przez choroby, które ma wpływ na mnie przez różnego rodzaju nieszczęścia. Stawiam mu granice dotąd i nie dalej. Stawiam opór przez odwrócenie się całkowite duszą i ciałem, umysłem i sercem od tego zła. I mój umysł, i moje serce, i duszę, ciało zwracam ku Bogu, mojemu najlepszemu Ojcu, i dostrzegam Jego dobroć, Jego łaskę w moim życiu.
i dziękuję za Jego dobroć, za Jego miłość i za Jego łaskę. Ojcze, wybieram błogosławieństwo, wybieram życie i dziękuję Ci, że mi pomogłeś w tym wyborze, podpowiadając: wybierz życie, wybierz błogosławieństwo, abyś żył Ty i Twoje potomstwo. Wierzę, że kiedy ja wybieram życie, kiedy ja wybieram błogosławieństwo, moje potomstwo, moje bliscy również będą żyć, bo jesteśmy rodziną, a rodzina to jak naczynia połączone, wystarczy, że do jednego będzie wlewać się życiodajna woda, pojawi się ona we wszystkich naczyniach. Tak samo ja wierzę, że to życie, które wlewasz teraz do mnie, pojawi się w życiu wszystkich moich bliskich, bo jesteśmy związani ze sobą sakramentem małżeństwa, więzami krwi i miłości. Wierzę, że to połączenie jest wystarczające, aby Twoja moc oczyściła nas, uwolniła i uzdrowiła od wszelkiego zła i od wszystkiego, co nas podzieliło, co zniszczyło naszą radość i nasz pokój, co doprowadziło do rozpaczy, do użalania się nad sobą, do zamartwiania się nad swoją sytuacją. Dziś, Ojcze, wybieram Psalm 23 i wierzę w słowa, którymi on się kończy. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mojego życia, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdę. Dobroć Twoja, Ojcze, i łaska, i na niej się będę skupiał, i z jej powodu będę Cię uwielbiał i Tobie będę oddawał cześć i chwałę, i z wiarą będę wyciągał swoje dłonie po Twoją dobroć i po Twoją łaskę.